Boże, witam Was w kolejnym odcinku cyklu Symbole u świętego Jana od Krzyża. Dzisiaj powiem sobie o symbolu, który święty rysuje w żywym płomieniu miłości w drugiej zwrotce. Ten tytułowy płomień miłości symbolizuje miłość Bożą. O miłości Bożej święty mówi właściwie w każdym swoim poemacie, ale pamiętajmy, żywy płomień miłości jest to ostatni, czwarty już z tych wielkich poematów, gdzie myśl świętego klaruje się i są poruszane wiele innych aspektów, o których nie mówi we wcześniejszych dziełach. Święty odwołuje się tutaj do nocy ciemnej, bo tak wygląda, w takiej scenerii odbywa się nasza droga do Boga. Tę drogę w noc ciemną oświetla płomień, płomień miłości, bo mówi, że właśnie klimat nocy jest tym dobrym klimatem, gdzie płomień jest potrzebny, jest widoczny, bo trudno rozkoszować się ciepłym światłem płomienia za dnia. A jeżeli ta droga do Boga jest w nocy, więc każdy idąc do Boga, no, chwali, rozkoszuje się dobrem tego płomienia miłości Bożej pośród siebie. Ale przywołując wędrówkę Izraelitów do ziemi obiecanej, święty Jan od Krzyża mówi jeszcze o jednym aspekcie. Otóż ten płomień nie tylko prowadzi do ziemi obiecanej, ale również niejako uobecnia tę ziemię obiecaną, tę ziemię obietnic, już pośród nich będąc, z jednej strony rozpala tęsknotę za tą ziemią, ale z drugiej strony ją uobecnia, czyli daje im już taki przedsmak tego, co tam będzie. Jaka nauka dla nas stąd płynie? Mimo że nasza wędrówka do Boga odbywa się pośród ciemnej nocy, gdzie jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw, są obecne cierpienia, przeciwności, to jednak nikt z nas nie może powiedzieć, że Bóg jakby odmawia nam tej miłości Bożej, że ta miłość Boża jest nieobecna, że ona nas nie ogarnia. Jeżeli dobrze byśmy się przypatrzyli swojemu życiu, swojej drodze, to na pewno wiele będzie takich momentów, gdzie ten płomień miłości dał o sobie znać. Mogliśmy poznać Jego błogosławieństwo.